Na to czekałem. O. To będzie się działo w Polsce. Będziemy dzisiaj kupować Red Eye'a dla klienta z Koszalina. Nie mogliśmy znaleźć w Stanach, zdecydował się na zakup w Europie. A dzisiaj do Niemiec lecimy służbową Dacią. Ciekawe w ogóle, jak to będzie wyglądało, te oględziny w takim stanie. W ogóle plan jest taki, że wyjdziemy od razu z Bagińskim. Mówimy, że przyjechaliśmy w trzech. No to być na miejscu. Jest, stoi. Stoi diabełek. Stoi i patrzy. Jest Red. Jest TRX. No tak gościu ma rozmach. Widzę. Ty, ale patrz co moim oczom zielone Lambo się ukazało. Farmer dla farmera. Ty, patrz. Ale patrzcie, jaki tu jest wypas. Jaki tu jest Schmelzwagen. Co to jest? Fendt. Fendt. No. Nie jeden by się zakochał, co? W tym Fencie tak, to jest jakiś Farmer 2D, tak? Farmer 2D, bo jaka skóra. W BMW jest za dopłatą taki kolor i kombinerki gratis. Ej, ale my nie mamy miejsca, żeby już go zabrać. No to jest dobre. To jest bardzo dobre. To jest dobre, ale dużo lepsze jest to, patrzcie to. No, gdybym miał wybierać, kurde, kocur jest straszny, nie? Widzieliśmy go na razie tylko na zdjęciach, ale patrzcie, salon Europa. 20 rok, 16 tysięcy przebiegu, klient zlecił nam negocjacje, oględziny i zakup. Możemy sobie go pooglądać. Popatrz, jak ufają. Tak, ufają. Jak ufają ludzie, nie widzieliśmy się jeszcze nigdy. I kurczę, ufają ludzie, że no pewnie jesteśmy obserwowani, bo to jednak są Niemcy. Ty wiesz, oni mają takie przyzwyczajenia z wieżyczek. To sprawdzamy. Czy jest no ja już widzę, że jest otwarty, bo pa jaki pręd, pa jak stoi. Jak po braweranie. Kurde, nie ma Niemca, mamy klucz, to jest... Nie ma Niemca, nie ma kasy, ale nie ma dokumentów. Ale na części. A chłop ma, powiem ci w tajemnicy, chatę w Tajlandii też. I ma żonę Tajkę. I był dwa razy w Polsce. W Lublinie. Olej sprawdzony. To co? No gadamy, nie? No jest oczko. No jest. W Polsce to by cię check engine wyświetlił zaraz, nie? Nie będę nic dawał na zimnym. Czemu? Jak się... Dobra, to robimy test bagażnika w stylu Stradale. Jest! No nie, ale teraz bez jaj sprawdzamy, czy jest kurde ten. Co? Co chcesz tam zobaczyć? Ej, no pod spodem... Na silnik nie... Na silnik... powiem tak, że... Jaka fleja. No tu trochę tak słabo. To jakby wiewiórki tu mieszkały, nie? No. Ale chodzi mi tu, czy jest, o i jest, widzisz? Po niemiecku, nie? Po niemiecku. Jest apteczka. Nie ma koła zapasowego, jak w Mercedesie. No, ale za to są fajne dwie tuby. No, ale masz pompkę, w razie, bo jak chcesz, to sobie napompujesz. O, trytytka! O, polskie oznaki. To co? No to daj mu na tym zimnym, nie? No proszę, już po trochę kiedy... Co to? Przebiegi chyba. Ale patrz, godziny. A, bo to firmowe auto. A, to jest tak, aha. Książka przebiegów. O, proszę. No to jest pełny serwis. Generalnie lepiej być nie może, każdy kilometr. To co, on tylko przestawił auto, patrz. 16... Patrz, godziny. No. Dwie minuty. Patrz. Ja. Jasny. Dobra, mamy miernik. Widzisz nas w tej kamerce? Tak. Jest dobrze? No tak. Okej, dobra. A to ty nie widzisz? No nie, bo mnie razi. Ja widzę tylko mankamenty lakiernicze, nie? Po mojemu był nielakierowany. Znaczy, i teraz sprawdzę swoje krzywe oko, czy no, ale faktycznie tak jest. Ale właściciel od samego początku twierdzi, że jest nielakierowany i nie uczestniczył nigdy w żadnym zdarzeniu drogowym. Nigdy. To, co powiedziałeś, to, co mi mówiłeś, to, co żeby klient powiedział, to się zgodziło, jak na razie. Felgi, tak jak żeś ty sam też oglądał, ja też oglądałem, nie ma nawet zarysowania. Spoiler nawet nie ma porysowania, ej. Ty patrzcie, nie? Bez kitu. Nie ma nic, nie? Dobra, to mamy tutaj właściciela, hej. Bartek. Jens.
How much you spend for this car as a new car? As a new car, it was about 108,000 euros. Brutto. Brutto, yes. It's an amazing car, really. Yes. Yes. What we can do? We can make 74. 72? Oh, that's not enough. Look at this car. 73 and the dinner? Okay. Yeah? Chyba będzie nasz. Oho, chyba jest nasz. Mamy go za 73. 73. Netto, tak. Netto. Tak, jest to sprzedaż z firmy. You know what is the most important? That this is the really accident free car. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. To takie auta bezwypadkowe też możecie załatwić z naszą firmą. Z tą firmą, tylko z... Jak będziecie kupować u nas samochody, to na naszym paragonie za usługę jest 8 gwiazdek. Ty! I ty, i ty, i ty, i ty, który oglądasz, teraz jest co robisz, subskrybujesz tu na dole. Ty. Tak, ty i ty. No ja też. Ty już subskrybujesz. Nie. Ja się nie zalogowałem. Wajza, tak. Nie przedłużając, my lecimy do hotelu, trochę odsapnąć, mamy Jacka. Siema. Hejo. Jesteśmy kolejny raz u Chemiego. Przylecieliśmy ogarnąć... Przylecieliśmy. Przyjechaliśmy ogarnąć temat zakupu Corvette C8 z 20 roku. Kurczę, lećmy, zobaczmy to. A zaraz wam pokażemy, co jeszcze tutaj na miejscu jest, nie? A jest parę ciekawych aut. O, tu Tesla. Tesla. What you can say about this car? Where was the accident? So the rear and the front bumper was broken. Okay. They are changed, so all the parts we bought new from the Corvette dealership. There was no airbags open, so only plastic damage in front and in the rear. Mm-hmm. Jak cię to podoba? No mnie bardzo. Jest bardzo ciekawe auto. Ta siódemka też jest zarąbistym samochodem, jakby nie było, no ale to wygląda całkiem inaczej. Jest. Ale ten pulpit jest zarąbisty. Dobra, Sezamie, otwórz się. O, dobrze gada. No. Dobrze gada. Wiatr we włosach już jest. Nie ma tu żadnych policaj, kontrol. Ale się klei. No nie, no fajny wóz. Nie? Wyjście nie jest kłopotliwe. Nie jest. Mały nie jestem. Bartek też. Całkiem przyzwoicie. I kurczę, to auto jest popasowane. Jest ładnie popasowane. Bardzo ładnie popasowane. No i teraz właśnie pan stanął i oglądał, jak może dobra motoryzacja wyglądać, bo jeździ takim... No tego nam nie chce dać. Nie chce nam dać. Mieliśmy ochotę na to autko, no ale... To jest jego prywatne auto. No. Na to czekałem. Powiem ci, że robi taką robotę, że jak jedzie, to naprawdę nie jesteś w stanie ocenić, czy to jedzie McLaren, Ferrari, jakiś supercar, nie? I o to pewnie im chodziło, dobra, ale się prowadzi zajebiście. Ładujemy się do miski. Ładuj się! Nawet nie wiem, gdzie to awaryjne, człowieku. Tu. Gdzie? No, gdzieś to musi być. No, no gdzieś muszą być, ale gdzie? Nie ma, ale wentylacji, grzania, wszystko, kurczę. Ta, tu jest full specka, nie? To co? No to dobra, to zrobimy taki sam trip, jak zrobiliśmy tą biedniejszą wersją. Wiesz jak? Nie tu! Szalałeś. No czego? Przecież pozwolił. Do ch**a właśnie nie pozwolił. A nie pozwolił? Bo już dzwoni. Ma. Chemi. Czekaj. Chemi, short trip and we will back in 1 minute. Oh, yes, I said to Tomek. Yes. Okay, no problem. Hey, bye. No i co? Nie tu, tam. No ze mną jest, ja ciężko rozumiem to. Przed zakrętem czy po zakręcie? Tam, no. Tam. Ja już myślałem, że to przed zakrętem powiedziałeś. Nie. No widzisz, tak mnie nakręca. Bo się zatrzymaj, wezmę ci tabletki na uspokojenie, nie? Ta mina mówi wszystko. No to mogę czy nie mogę? Może.
wiesz, co jest najlepsze? Że dosłownie za 2 godziny ładujemy Redaja na lawetę i jedziemy z nim do Polski. Jak dla mnie auto jest kozak. Warte swoich pieniędzy, na pewno. No. Which one drives better? Both of them are driving excellent, but I am choosing this one. Tomek? No wiadomo, że gdybym ja miał wybrać, to jakby... To wiadomo ten, ale gdybym miał jeździć tym, też bym nie płakał. Faktycznie to wnętrze, te kubełki lepiej trzymają, no koło i na pewno te parę centymetrów szerokości daje różnicę. Zawsze te ale parę centymetrów pewnie... daje różnicę. No, ponoć tak. Chemi, thank you very much. Dzięki. No problem. Dzięki bardzo. Do następnego. Dojechaliśmy, pieniądze wpłynęły. Tak, pieniądze wpłynęły. Cash is on the account? Yes. Yes. To będzie się działo w Polsce, nie? No, ale pierwsze my pojeździmy. No. A właściciel będzie tylko miał filmiki. The owner asks us so many times, hey, please send me some videos, send me some videos, send me some pictures. Nie. Thank you very much. Okay. Okej. Tomek, to może wam się chce ten pożegnać. Aha, no to... No właśnie. No to trzeba wyciągnąć, co żeśmy obiecali, nie? Coś tu mamy. Kompozytora Bagińskiego. We have something for you. For this good deal. Polnisz Thank you. For a very good deal. Enjoy. Thank you, I will do. To na zdrowie. Na zdrowie. No tak, no. Zna temat. Był w Polsce. Was in Poland i podstawowe słowa się nauczył. Tak, bardzo dobrze. Tak. I wie, które są najważniejsze. The most popular words you know. Na zdrowie. Siema. Zatankowaliśmy auta, godzinę i apokalipsę. Mamy 13 km do klienta, dostarczamy dzisiaj Redaja, którego w tamtym tygodniu przywieźliśmy z Niemiec. A takie pytanie, panowie... Tak, a kim pan jest? No ja tutaj jestem wysłannikiem z takiej pewnej firmy dobrze znanej też na YouTubie. Chciałem się zapytać ze Stradale Classics, co te wlepy robią na samochodzie, bo to mnie zaciekawiło. W jakim celu jedziemy w ogóle oprócz wydania samochodu? I co dalej będziemy robić? Niebo pęka na pół, nagi król, każdy to widzi, że to nie nowe szaty. Także wyjazd jest mega, mega gruby. Ale już 14 SMS-ów poszło. Gdzie jesteście, jak droga? Ale się nie odzywamy. Nic się nie odzywamy, więc tylko mu na pewno... Zestresowany jest. Nie, no bo tak naprawdę nikt nie widział auta. Wydał nie kupę, widział nas. Nie widział nas, nie widział auta. Kasę wydał? Kasę wydał. A się nie odzywają. A się nie odzywają. Więc jak zobaczy nas za 10-11 minut, to się będzie cieszył. Panie, co to... Co to jest? Nie no, co ja mam powiedzieć w ogóle? Dobra, to oglądamy coś tu... Nic nie oglądamy, czy ściągamy? Nic w ciemno, chłopaki, z wami w ciemno normalnie. To w ogóle bez dwóch zdań. Dobra, no to... Petarda, naprawdę. Chłopaki, dziękuję wam bardzo, bo no, spełniliście mój jakiś dream. Dodam, że chłopaki sprowadzają samochody nie tylko ze Stanów. Łapy w górę! Hej! Niebo pęka na pół, nagi król, każdy tu widzi, że to nie nowe szaty. Przytakuje ze sto, że wygląda jak Bóg, chcą smak poznać jego załaty. Umarł król, żyje król, pełny brzuchy i stół. Jeden nie się na sklepie bawi. Jeden nie, ale chuj, wybuduje grób. Jeszcze świeczka i nie na sprawę wieść. Słuchajcie, mamy zakończenie transakcji, ale wiecie co, jesteśmy przed dokonaniem płatności, która będzie się nie pod stołem, nie przelewem, tylko pod wodą. Żaden urząd nie będzie widział nic. Tylko Neptun. Bartek? Pod wodę? Jedziemy? Będziemy się rozliczać. Tobą jestem rozliczony. Dobra. Więcej nie sprowadzam samochodu z USA. Pamiętajcie, drodzy widzowie, subskrypcja, łapka w górę, komentarz.